Was, moje drogie ósemki, w Waszym układzie na nowy rok numerologiczny. Siódmy. Powiem, nie będzie zły, ale od razu widać uderzenie supernowej. Pierwsza karta, dziesiątka mieczy. Znaczy, co ma się wywalić, to się wywalić może. Chyba, że będziecie pamiętali o jednej rzeczy. Siódmy rok osobisty jest tym czasem, że no, mówi się, że to jest rok kosy generalnie. Natomiast w momencie, kiedy my postawimy na nasze rozwojowe rzeczy, to wtedy ewidentnie omijamy to wszystko, co się wykosić z życia może. I tą dziesiątkę mieczy można będzie ominąć, ale pod warunkiem rozwoju. Czyli kursy szkolenia, czytelnictwo, nauka, analiza wewnętrzna i zewnętrzna istniejącego świata. No, warto. Ja na przykład w zeszłym cyklu swoją siódemkę wspominam bardzo dobrze, bo poszło w rozwój kanału totalny. Rewelacyjnie to wszystko, no właśnie rozwój. I wtedy unikamy wbicia noża w plecy energetycznego i międzyludzkiego. Poza tym mam dosyć dobre karty, czyli taka ciotka dobra rada. A tutaj Wam mówi, jak zapobiegać negatywom. Możecie spełniać swoje drobne marzenia. Nawet jeżeli coś leży w sferze nieosiągalnej na ten moment, nie oznacza, że nieosiągalnym za jakiś czas będzie, bo siódemka pucharów mówi tylko o tym, żeby nie leżeć, nie pachnieć na takiej zasadzie a to teraz wszystko, jak gdyby, nie wiem, to poczekam, tylko działać, bo te działania mogą przynieść rewelacyjne rezultaty. Także wygląda to bardzo fajnie. No i czwórka monet, która może nie jest z jakimś ogromnym, super, hiper polotem do działania, ale pokazuje nam możliwości ustabilizowania swojej sytuacji wszelakiej. Także myślę, że to nie będzie zły rok, tylko należy go umieć dosyć dobrze wykorzystać, właśnie zapewniając sobie tą taką fizyczną pracę nad swoimi niefizycznymi marzeniami i pragnieniami. A wszystko jest do zrobienia i do osiągnięcia w bardzo fajny, pozytywny sposób. Rzeczy, które będą przychodziły nam łatwo. Dwójka monet, dodatkowe finanse, dodatkowe zarobki, dodatkowe środki. Tutaj ja oczywiście rozumiem, że doba ma swoje 24 godziny, ale jednocześnie widać, że będzie chciało się chcieć i będzie to przynosiło naprawdę zacne, dobre rezultaty, więc warto tutaj w ten sposób działać. Na pewno będziecie jako ósemeczki potrafili się przy karcie umiarkowania uspokoić, ale też drobne sprawy życiowe, które wcześniej wibrowały być może w takich aspektach niepokoju, bym powiedziała, one mogą być w bardzo ładny i fajny sposób przez Was załatwione. Czyli weźmiecie się za upierdliwe drobiazgi. Może to dotyczyć życia emocjonalnego, zdrowotnego, zawodowego. Będzie Wam się chciało załatwiać zaległości. I przy karcie Słońca, no to na pewno jesteście pod opieką sił wyższych, co w sumie na szczęście w siódmym roku osobistym, co daje więcej możliwości, zadowolenie, trochę takie spadanie na cztery łapy, więc czy ryzykować? W siódemce może niekoniecznie, ale ja bym powiedziała, takie kontrolowane ryzyko może być bardzo dla Was dobre. Rzeczy, które będą Wam przychodziły troszeczkę trudniej. No, tutaj pokazywanie siły, którą czasem trzeba pokazać, bo nie wszystko w życiu zazwyczaj dzieje się po naszej myśli i czasem lepszy jest pokaz siły niż potem walka. Z tym pokazem siły, to wiecie, przypomnijcie sobie Braveheart, gdzie oni tam
malowali się, wiadomo, w te wojenne barwy i pokazywali dupska, żeby wrogów zgorszyć i zastraszyć, że tak powiem. Więc warto czasem w ten sposób zadziałać, dlatego że to będzie dla Was bardzo dobre i korzystne. Nie przyjdzie to łatwo, ale warto o tym po prostu pomyśleć. Również nie mam fuksa. No, siódmy rok osobisty tego fuksa nieść nie będzie, więc tutaj nie zdziwcie się, jeżeli pewne sprawy trzeba będzie podjąć dwa razy, pewne rzeczy trzeba będzie po prostu ogarniać, włożyć w to jakąś dozę energii. No, po prostu tak. A no i nauka cierpliwości, czekanie nie będzie Waszą mocną stroną, a jako że siódemka jest rokiem, w którym uczyć się będziemy, to myślę, że trzeba będzie i tę sferę cierpliwości poogarniać. Sprawy rodzinne. Sprawy rodzinne są w dobrym wsparciu. Mamy króla pucharów, który daje pozytywną energię. Mamy króla monet, która daje podstawy życiowe do tego, żeby być człowiekiem zadowolonym, ogarniętym, docenionym na każdym aspekcie. Więc myślę, że pod tym względem będzie się tutaj dobrze układało. Tym bardziej, że dwójka monet, dwójka buław to właśnie są współprace, chęci, pozytywne energie, życzliwości ludzkie. Więc tutaj naprawdę nie będzie się działo nic złego. Jeżeli chodzi o sprawy miłosne stricte, to myślę, że w tym siódmym roku osobistym, czy jesteście w związkach, czy jesteście bez związków, raczej będziecie stawiać na przyjaźnie niż na romantyzm wszelaki. I w sumie też to wygląda dosyć dobrze, bo jest rozszerzenie możliwości międzyludzkich. Są nowe znajomości, bardzo takie przyjacielskie podejście do rzeczy wszelakich tutaj też jest widoczne. Dobre energie, fajne, budowane przez siebie społeczeństwo, także wygląda to naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, wyraźny wzrost, ale to może być spowodowane tą umiejętnością spokojnego zajęcia się rzeczami pewnymi, no i tej dodatkowej pracy, tej chęci, tego wysiłku, bo to nie musi być jakaś dodatkowa praca na umowę, ale to może być dodatkowa praca na zasadzie zrobię coś, wolontariat, ktoś mnie zobaczy, coś, jakaś propozycja, coś tam się będzie działo. Ale właśnie, formalne awanse, zwiększenie finansów, to wywalczone sobie, poprzez również być może no te sprawy rozwojowe, czyli kursy, szkolenia, szkoły i wszelkiego rodzaju typu działania. Sprawy same zawodowe, one będą w takich nerwowościach, ale z zadowoleniem, a tylko trzeba będzie zwrócić uwagę, żeby nie dać się okraść, czyli znowu no, wszelkiego rodzaju umowy, wszelkiego rodzaju kontrakty, podpisy, kupna, sprzedaże, no to muszą być analizowane przez kogoś, kto się zna, ewentualnie przez nas 5 razy, żeby doszukać się gwiazdków, didaskaliów i różnych innych rzeczy, no bo gdzieś tam ludzie będą chcieli z Was czerpać, też na tym poziomie właśnie materialnym, ale Wy też w takiej jednorożcowej, pięknej energii zadowolenia z siebie i umiejętności rywalizacji też możecie zdobywać coraz lepsze pozycje. W sprawach międzyludzkich będą płynąć harmonijne, pozytywne, dobre informacje. Wiele osób, po których się tego nie spodziewacie, może stanąć na wysokości zadania, które to zadanie jest typu pomogę i nagle nie wiadomo dlaczego akurat ta osoba i tam się zadziewa bardzo dobrze. Bardzo ładnie pokazują się właśnie kontakty międzyludzkie i Wy również staniecie na wysokości zadania wobec pewnych osób, czyli tutaj jednak ta nauka tej równowagi energetycznej i cierpliwości nie pójdzie w las. Jeżeli chodzi o energetykę, no właśnie, i to jest cała siódemka. Zobaczcie, z gruntu siódmy rok osobisty niesie, no, żeby nie powiedzieć rewolucję i rozpierduchę,
ale można to w piękny sposób przetworzyć na własną korzyść i tak będziecie działać. Czyli to jest tak, jakby dostać coś za małe, za krótkie, a zrobić z tego coś za milion dolarów. Dacie radę energetycznie, choć inklinacje tego siódmego roku osobistego nie są najlepsze, to wy będziecie w pełni rozwoju, zadowolenia i twórczego wykorzystania tych energii, więc myślę, że jeżeli tylko tak będziecie działać, to już wam niewiele zaszkodzi. Tak wygląda ten wasz rok osobisty. Ja życzę oczywiście wszystkiego najlepszego. Dajcie znać pod filmikiem, że jesteście. Dziękuję za aktywność i do zobaczenia w normalnych filmach.